Jesteśmy na krakowskich Błoniach, miejscu bardzo popularnym przez osoby uprawiające jogging. Jednak jak sami możecie zauważyć, jogging mimo coraz większej popularności no nie zawsze przynosi zamierzone efekty przez rzucenie kilogramów. Skutkuje to zniechęceniem i zaprzestaniem aktywności fizycznej. Dlaczego tak jest i jak zrobić, by bieganie przynosiło nie tylko frajdę, ale i więcej efektów, opowiemy sobie właśnie dzisiaj. Nasze ciało ma naprawdę wielkie zdolności adaptacyjne. To dlatego nawet gdy biegamy więcej i więcej, nie zawsze przekłada się to na spalone kilogramy. Weźmy na przykład maratończyków. Gdyby przebiegnięta przez nich odległość przekładała się na spalone kalorie, musieliby spożywać około kilkunastu tysięcy kalorii dziennie. Jednak organizm, by się przed tym bronić, zwalnia ich metabolizm, co w rezultacie zaprzecza naszemu celowi. Co w takim razie robić? Zwiększać intensywność. Porównując wspomnianych maratończyków do krótkodystansowców, szybko możemy stwierdzić, że to ci drudzy mają niższą zawartość tkanki tłuszczowej. Wszystko przez to, że wyższa intensywność lepiej pobudza tkankę tłuszczową do spalenia, oprócz tego nie wymaga tak dużych nakładów czasowych oraz nawet według badań może mieć działanie anaboliczne, czyli może pobudzać nasze mięśnie do wzrostu. Jeśli mówimy o zwiększonej intensywności, bezkonkurencyjne będą tu interwały, czyli naprzemienne okresy np. truchtu i sprintu. Wykonując przez 1,5 minuty trucht, aby później wykonać minutę sprintu, zwiększymy swoje tętno o wiele szybciej i będziemy mogli to załatwić krócej. Wystarczą mniej więcej 4 takie zestawy, co daje w sumie 10 minut, by pobudzić spalanie tłuszczu nawet na resztę dnia. Kolejną opcją, którą możemy wykonać, to rozbicie naszych sesji joggingowych na dwie. Według badań 30 minut aerobów nie jest tak skuteczne jak dwie sesje po 15 minut. Wiadomo, że to wymaga lepszej organizacji czasowej, ale chyba efekt jest warty tego trudu. Kolejnym ważnym aspektem jest pora biegania. Przyjęło się, by biegać rano, co oczywiście jest zdrowe, jest przyjemne, gdyż daje energię na resztę dnia. Jednak gdy zależy nam na spalaniu tłuszczu, warto wykonywać aeroby po treningu siłowym. Dlatego, gdyż ze względu na wysoki poziom adrenaliny i noradrenaliny, spalanie tłuszczu jest o wiele skuteczniejsze. Rano organizm jest nieco zaspany i ta utrata tkanki tłuszczowej jest nieco cięższa. Dobra, to tyle na dzisiaj. Kończę Michę i lecę na trening. Czekam na kolejne wasze pytania. Do zobaczenia, cześć. O, mój kurwa. Bardzo ładnie. Nie no, stary, proszę cię. Mam odmierzone, weź. Mówka wystarczy. Dzięki, stary.